Sezon piknikowy w pełni. Pogoda w końcu jest prawdziwie wiosenna. Zatem czas na odrobinę rodzinnej zabawy. Dziś, 27 maja, kamera RMG jest w Kalinie. A co się dzieje właśnie tutaj? Zapraszamy na relację. Szkoła podstawowa w Kalinie w tym roku jest organizatorem pikniku rodzinnego w ramach kampanii Postaw na rodzinę. Co przygotowali organizatorzy? Idziemy podejrzeć, co się tutaj dzieje. Na scenie pojawią się grupy taneczne, tańczące cytrynki i free steps oraz wokalne talenty. Za chwilę zobaczymy również kabareton przygotowany przez uczniów gimnazjum w Żgowie. Ale atrakcji wokół jest jeszcze całe mnóstwo. Dmuchańce dla dzieci, stoisko kosmetyczne i scrapbooking oraz harcerskie atrakcje. I call her on the telephone and tell her that I'm all alone. By the time I come from running the phone, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me as she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. My mother, yes, I know. No, że ja mówię na przykład, że żyrafy wchodzą do szafy, a pani odpowiada, że dziki wchodzą we mryki. A wie pan, co robią pawiany? Nie. Pawiany twierdzą, że jest pan nać pan. Kury wchodzą na mury. A tajni agenci są pier... Ryby. Pływają na niby. No co, ja bym wolała coś o ptakach. O ptakach? Tak, możemy coś o ptakach? Proszę. Dziób chcesz?
Pani Jadwigo, no pani przecież wie, że ja działam pod pokrywką. Przepraszam, można? Spadaj! I dla nas najważniejszy jest pacjent. My wchodzimy w papiery pacjenta, my otaczamy go przyjemnościami. Pani Jadwigo, czy ja już mogę wyjść z kąta? Nie, panie Zbyszku, jeszcze 15 minut. Kto to był? Ordynator. Czemu stoję w kącie? Zbyszku! Pozwól tu na chwilkę! Powiedz panu, czemu stoisz w kącie. Dzień dobry. Dobry. Ponieważ piłem alkohol w pracy i... Zbyszku, dobrze wiesz, że w tym nie jest problem. Problem jest w tym, że mnie nie zawołałeś! Bo pani jest niemiła! Bo mi się okres spóźnia! I co? No ja bym na twoim miejscu się tak nie cieszyła, tatuśku. Nie. Oj tak, muszę... Halo? Cześć, Gawryśka. Cześć. Halo? Halo? Cześć, Gawryśka. No cześć. Słuchaj, jestem w tym spa. Także szkoła zachwalała. A tu szału nie ma, ci powiem, wiesz? A w ogóle słuchaj, ty jesteś przyjaciółka czy nie? Ty jesteś przyjaciółka? Co mi powiedziałaś, że ta spa jest blisko od domu? Co myślę, jak blisko, to będę jechała, kuwa z buta pójdę, co nie? No, a jak blisko, to się od razu przebiorę. I przez ciebie, jak blondynka, przez pół miasta, kuwa w szlafroku szłam. Dzięki, wiesz? Szczera jesteś. A ty jeszcze słuchaj, jakiś koleś mi z ulotkami gonił. Tak spieprzałam, że kuwa ma opiszona zgubiłam. No ci mówię, no. A jeszcze w ogóle słuchaj, jak kuwa chodziłam, jak błądziłam. Że byłam dzisiaj pod Pałacem Kultury, to się nie pyta jakim cudem, ale byłam, ty. Pod Pałacem Kultury. Pałac Kultury, Gabryśka, nie wiesz, co to jest Pałac Kultury? Dziewczyno, hello! Hello, ja pitole, Gabryśka, ty wiesz, się ogarnij, bo ja wiesz, nikogo ważyć nie będę. Gabryśka, Pałac Kultury, dobra, dla ciebie, prościej. Ta kwadratowa rakieta w centrum miasta, okej? No. No tak, mówiłam ci, jestem w tym spa. Kuwa, słabo to wygląda, ale te ulotki mają kuwa spoko, wiesz? Tylko nie mów nic, bo grzebie teraz. Kuwa, po co mi młotek, ja pitole? Jest, mam ulotkę. Ty, Gabryśka, posłuchaj, co oni tu piszą. Po kilku godzinach wyjdziesz od nas o kilka lat młodsza. O kuwa, to ja tu za długo nie mogę siedzieć. Ty bo mnie jeszcze w pampersie wyniosą, czy jak, wiesz? Znajomy do Chorwacji pojechał. Dzwoni do mnie ty, mówi tak. U nas to 30 stopni. Ja mówię, dobra, nie będę gorszy. U nas 35. No, tak jakbyś liczył temperaturę. Z trzech ostatnich. Mówi nie. Do mnie. U nas na niebie żadnej chmurki. No żadnej. Żadnej nie ma, no bo wszystkie są u nas. Ale wiesz pan co? Słyszałem, oglądałem właściwie prognozy pogody. Słyszałem, ma być przełom po prostu. Ma być przełom. Tak? Tak. Zapowiadają 13 i gołoleć. Będzie dobrze. No, dobrze, że opony na zimowe zdążyłem zmienić. A mnie coś w tym roku podkosiło. Mówię, pojadę nad Polskie Morze, nie? Dobra. Znajomy tak chwalił. Mówi, słuchaj, stary, spokojnie jedź! Pogodę miałem w ogóle ekstra! Na nowo otwartym boisku sportowym właśnie trwa mecz. Uczniowie kontra rodzice. A przed chwilą symbolicznie burmistrz Gowa i radni wymienili kilka podań. Dobrze, tak. O. Panie, burmistrz nieźle kopie gałę. Tak, bo burmistrz jest tutaj. No dobrze. O, nawet ja sobie. O! Ja powiem, że będziemy po prostu na bieżąco. Co ty dzieje się? Nierównowaga mała. To się chłopaki polatają 5 minut. Ale te zaraz nie ulewi kondycji. Przez pierwsze 5 minut kondycja będzie wielka. Słucham? Tak, weź sobie.
Organizatorzy zadbali również o coś dla ciała. Można spróbować bigos, przysmaki z grilla i ciasto domowej roboty. Jak widać, ale to nie koniec atrakcji w naszej gminie. Dzisiaj w Żgowie obchodzona jest wyjątkowa rocznica. 110 lat temu powstała Żgowska Orkiestra Dęta. Na obchodach tej uroczystości jest nasza reporterka Ola Zielska. Szanowni Państwo, witam serdecznie Orkiestra Dęta Żgów. Wielkie brawa jeszcze raz. Szanowni Państwo, widzę tutaj dookoła wiele znajomych twarzy i bardzo nas to cieszy. Te osoby zapewne wiedzą, czym, jakimi utworami zazwyczaj wita się z publicznością orkiestra. Jaki to był utwór? Charakter? Może... Oczywiście to jest marsz. Zazwyczaj takimi właśnie marszami z Państwem się witamy, dlatego pomyśleliśmy, że dzisiaj absolutnie nie może być inaczej. Tak. Jubileusz 110-lecia. Jest to na pewno piękny jubileusz. Powstała na początku ubiegłego wieku. Mimo wielu trudności i zawiłości historii przetrwała, jak widać, do dzisiaj. W orkiestrze grało dużo osób. Wiele z nich zapisało się w działalności zespołu dużymi literami. Dzięki tym osobom zespół się rozwijał i świętował. Wiele sukcesów. Takimi osobami byli Juszkiewicz Stanisław i Siotr Władysław. Być członkiem naszej orkiestry to był zaszczyt i prestiż w środowisku żgowskim. Do nauki na jednym instrumencie, który posiadała orkiestra, uczyło się nieraz naraz czterech uczniów. Był wtedy zapał młodych, co nie można powiedzieć dzisiaj. Dzisiaj orkiestra ma coraz mniej członków, nie ma chętnych do nauki, mimo że posiadamy warunki, to znaczy salę do prób, instrumenty do nauki i muzyków z wykształceniem, by uczyć. Dzięki przychylności władz Żgowa dostajemy środki na działalność i za to jesteśmy tutaj z tego miejsca wdzięczni burmistrzowi Żgowa Mateuszowi Kalickiemu, Radzie Miejskiej Żgowa, dyrektorowi GOK-u w Żgowie Wojtkowskim. Mimo tych trudności nie poddajemy się i myślę, że orkiestra będzie świętować nie jeden jubileusz. Orkiestra Dęta w Żgowie liczy sobie już 110 lat. Jakie były jej początki? Te informacje usłyszeli zgromadzeni żgowianie przed chwilą. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym, a teraz trwa koncert. Żegnamy się muzycznie i rodzinnie ze Żgowa. I zapraszamy na kolejne wydanie serwisu informacyjnego. Dla RMG mówiły Ola Zielska i Sandra Sandkiewicz.